przechadza się Maciuś po dziedzińcu więziennym. Wokoło nic. Tylko czerwone wysokie mury. Jedno stare drzewo orzechowe rośnie na środku. Było więcej, ale stały za blisko muru. Ścięto je, kiedy lat temu 9 uciekł z więzienia słynny bandyta, którego długo potem szukała policja. Teraz koło muru pozostało tylko 12 pni i jeszcze bardziej ponuro wygląda podwórko. Przechadzka trwa pół godziny. Przed Maciusiem idzie dwóch żołnierzy z nabitymi karabinami, za Maciusiem też dwóch, a z prawej i z lewej strony po trzech żołnierzy z obnażonymi pałaszami. Maciuś patrzy w ziemię i liczy kroki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kroków. Razem wypada 120 małych albo 80 dużych. 70 kroków do drzewa orzechowego i 50 od drzewa do muru. Co 10 kroków Maciuś podnosi głowę i spogląda na orzech. Bo na co ma patrzeć? Czasem zupełnie zamyka oczy i otwiera dopiero, kiedy ma spojrzeć na drzewo. Czasem stawia na przemian raz duży, raz mały krok. Czasem chodzi na palcach, albo 10 kroków na palcach, a 10 na piętach. Jak mógł, urozmaicał sobie nudny spacer więzienny. Przychodziło mu często do głowy, żeby skakać na jednej nodze. Skakał nawet czasem, ale tylko w więziennej celi, kiedy był pewien, że nikt nie widzi. Gdyby był zwyczajnym więźniem, byłoby mu lepiej.